Przez dwa dni, podczas trwania 17 Międzynarodowych Dni Wina na Jasielskim Rynku, chętni jaślanie mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia, z których później, w formie kolażu, powstanie projekt graficzny nawiązujący do realizowanego przez miasto Jasło projektu Jasło – Moje Miasto – Mój Dom. Chcemy pokazać, że każdy z mieszkańców jest częścią miasta, kształtuje je i ma na nie wpływ. Dlatego zapraszamy wszystkich do przejścia na Jasielski Rynek, zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia i pokazania, że Jasło jest miejscem, które wybraliśmy, w którym pracujemy, uczymy się, po prostu żyjemy. Zachęcał Ryszard Pabian, burmistrz Jasła. Stawiamy na naszych mieszkańców, na naszych przedsiębiorców, stąd też prezentowaliśmy to, co w naszym mieście najlepsze. Z wykonanych przez fotografów zdjęć utworzona zostanie grafika z napisem Jasło – Moje Miasto – Mój Dom, która między innymi zostanie przedstawiona na banerze znajdującym się przy wjeździe do centrum miasta, tuż nieopodal rynku. Jasło to miasto wyjątkowe, całkowicie zniszczone podczas II wojny światowej, odrodziło się jak feniks z popiołów. Z przeprowadzonych do projektu badań i analiz wynika, że nasze miasto wyróżnia się kilkoma endogennymi potencjałami. Są nimi kapitał ludzki, kreatywni mieszkańcy z dużą determinacją i wolą działania, położenie geograficzne, tradycje winiarskie, działalność w obszarze kultury, w szczególności muzyki rozrywkowej, funkcjonujący sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz firmy o globalnych markach i wysokim potencjale rozwoju. Jasło jako doskonała lokalizacja do testowania różnych innowacyjnych rozwiązań i działań projektowych. Miasto Wiedzy, Jasielska Strefa Usług Publicznych, Generator Nauki, GEN. Jednym z największych potencjałów Jasła są właśnie mieszkańcy, bo odrodzenie miasta było możliwe właśnie dzięki ich determinacji i zaangażowaniu. Ta sama siła, która sprzyjała mieszkańcom w odbudowie Jasła, dzisiaj napędza ich do działania, do aktywności zawodowej, kulturalnej i społecznej. Dodatkowo w trzech domkach oznaczonych napisem Jasło – Moje Miasto – Mój Dom można było porozmawiać z przedstawicielami jasielskich przedsiębiorców, poznać walory turystyczne miasta i okolicy oraz dowiedzieć się więcej o projekcie, w ramach którego realizowanych jest 18 przedsięwzięć, 6 inwestycyjnych, 12 nieinwestycyjnych, obejmujących w sumie aż 111 zadań. W trzech domkach oznaczonych napisem Jasło – Moje Miasto – Mój Dom można było porozmawiać z jasielskimi przedsiębiorcami, poznać walory turystyczne Jasła i okolic, czy też dowiedzieć się więcej o projekcie, który realizuje miasto Jasło. Jest to projekt pod nazwą Jasło – Moje Miasto – Mój Dom, w ramach którego realizujemy aż 18 przedsięwzięć, 6 inwestycyjnych i 12 nieinwestycyjnych. Jednym z nich jest przedsięwzięcie Potencjały Miasta – Bazą do Rozwoju Lokalnej Przedsiębiorczości. W ramach projektu zdiagnozowane zostały endogenne potencjały miasta. Należą do nich kapitał ludzki, czyli mieszkańcy zaangażowani, wytrwali, z determinacją realizujący swoje założenia. Jest to położenie geograficzne, jest to sektor mikro i małych przedsiębiorców, a także tradycje winiarskie i endoturystyczne. Poprzez ten projekt chcemy pokazać, że wszyscy tworzymy miasto. Tutaj żyjemy, uczymy się i mieszkamy. Jest to nasze miejsce, nasz dom. Na Jasielskim Rynku pojawili się również uczestnicy projektu Zatańcz ze mną. Mieszkańcy Jasła w różnym wieku, którzy lubią tańczyć, przez kilka tygodni uczestniczyli w warsztatach tanecznych, by wspólnie na Dniach Wina zaprezentować efekty swoich wysiłków.
Akcja ta realizowana była w ramach przedsięwzięcia Potencjały Miasta – Baza Rozwoju Lokalnej Przedsiębiorczości, które jest częścią projektu Jasło – Moje Miasto – Mój Dom, finansowanego z mechanizmu finansowego EOK 2014-2021 oraz budżetu państwa.